Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. I dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, kontynuujemy i musimy dostać się na wyspę związaną z przemytnikami. Na razie bardzo dobrze nam wyszło ich wybicie. Ruszajmy. Jesteśmy na miejscu. Niestety, tym razem naprawdę już nie wiem nic więcej. Może ci rybacy z pobliskiej osady będą coś wiedzieć. Kieruj się na zachód, a ja rozejrzę się wzdłuż brzegu. Wioska jest na wschód od nas. Powinieneś bez problemu do niej trafić. Mieszka tam zaledwie kilku rybaków, więc przepytanie ich wszystkich nie powinno stanowić problemu. Ja zostanę tutaj i przypilnuję tego faceta. Wolałbym, żeby nam nagle nie zwiał. No dobra. To my jesteśmy chyba na plaży, którą ja ogólnie kojarzę. Gdzie ja w ogóle jestem? Na wschód od nas. Dobra, tam... Chyba wiemy, jesteśmy na tej mniej przyjaznej plaży. Tam coś łaziło, czy mi się wydawało? Tam są kraby! O, sprowadzimy nasz nowy młotek na kraby w takim razie. Bardzo chętnie. Chodź, 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 chodź! Ja cię tu zaraz ubiję tłuczkiem do mięsa. O, jest różnica. To trzeba by się nauczyć troszeczkę lepiej walczyć oczywiście. Zdecydowanie jest różnica. No. Mogę coś z niego zabrać? Mogę. Tam jest jeszcze jeden krab. Ja pamiętam, że sobie wtedy te kraby odpuściłem. Były trochę za trudnymi przeciwnikami. Nie miałem odpowiedniej broni, nie miałem odpowiedniej umiejętności, poziomu. Normalnie bym bił kotlety na obiad. Taka poważnie szansa na skuteczny atak jest tak absurdalnie niska, że naprawdę powinien się ją podnieść. Do 60 minimum. Ale z 750 sztuk doświadczenia, tam nie, 700 chyba 20 sztuk doświadczenia, no wpadnie. Czy tam coś biega? O, tam był chyba zombie. Tylko zombie... Ciekawe, na jaką broń byłby odporny. Znaczy... podatny. Gruba ryba. Pięknie. Piszemy grę po tych krabach nieszczęsnych. O, właśnie, o tym mówiłem. Mogę spróbować go młotkiem trzepnąć. Strasznie ma duże odporności. Ale to jest chyba broń sieczna na niego, będzie odpowiedniejsza. Chociaż można by spróbować go też z łuku potraktować, bo do tej pory zombiak jest chyba jedną z najtwardszych przeciwników, którego spotkaliśmy. Pamiętam, że w Gothiku 2 Nocy Kruka, w dodatku już, tam dużo tych zombie było, to my zabijaliśmy je raczej właśnie z użyciem łuku. No, powiedzmy. Musiałbym wejść gdzieś wysoko, gdzieś gdzie on nie miałby do mnie łatwego dostępu, na przykład tutaj. I wtedy będę w stanie zobaczyć, co pilnuje. Tak, z łuku będę w stanie je mordować. Ale dopiero jak zdobędę trochę lepszy łuk. Ha!
No i dużo doświadczenia od razu. Czuć, że to jest przeciwnik wyższej klasy. Niczego tu nie znajdę. A zombiaczek pilnował skrzyneczki. Prawo, prawo, prawo. Prawo, 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 lewo. Lewo. Mikser oddychania pod wodą. Stary, zakrzywiony miecz. No mieliśmy taki. I złote talerze. Dużo. To spadło nam z jakieś 200 sztuk złota, łącznie w towarach, które możemy sprzedać. W rodzaju. No tak, no bo tutaj dalej już niczego nie było. Jesteśmy na dobrej drodze. Ale mimo wszystko jeszcze uruchomię sobie mapę i zerkniemy globalnie. Mhm. Super. A po prawej, po lewej stronie, w zasadzie skrajnie, były jeszcze ogniste jaszczury, ale tych to raczej nie zabije. To już jest troszeczkę za duży poziom. Bo znowu tam około 100 strzał trzeba było wyrzucić na jednego i drugiego. Serio. Trudne do zrealizowania. No i fajnie by było znaleźć jeszcze jakieś miejsce do przespania się. A, i sejwik. My jesteśmy w tej części, powiedzmy, nazwijmy to po ludzku, podejrzanej. Nie wiem, czy tam nie ominąłem jednego łowiska też. Ogniste jeszcze dalej biegają. Powinny być dwa i są dwa. A wioska jest przed nami. Ostatnio, jak pamiętam, nie zostaliśmy tutaj zbyt dobrze przywitani. W sensie, no, ludzie byli agresywni. Zaatakował nas na przykład jakiś rybak, który od razu chciał nas po prostu zabić. Wparujemy kogoś do chaty od razu. Idziemy spać. A z drugiej strony, dawno nie gotowaliśmy. Za daleko? Przygotuj posiłek. Właściwości to, co daje dużo punktów trafień, na przykład, co możemy zrobić. Czas trwania 150 sekund? Odnowienie punktów życia? Potrawka szybkości. A, też szybkość daje. Wytrawne odstrygi. To jest świetne. Przywraca 90 punktów zdrowia. Zaszłych ze ścierwojada i dyń. Punkty trafień, słuchajcie. Prawie 100. Znaczy praktycznie 100. Dobra, wystarczy. Gdzie tu jest przywódca tej społeczności, Duncan? W
wiesz coś o przemytnikach? Nie mam pojęcia, o kogo chodzi. Zostaw mnie. Boisz się. Mnie się zaraz będziesz bał bardziej. Wiesz coś o przemytnikach? Przykro mi, nie mam pojęcia, o kim mówisz. Nie wiem, czy takie zadawanie pytań wprost przyniosło tutaj rezultat. Osadniczka, on to może więcej. Wiesz coś o przemytnikach? Nie wiem, o kim mowa. Zostaw mnie w spokoju. Ładne włosy miała. A niech to! Trzeba wiać! Oho! Dobra. Na takie sytuacje... No poważnie! Ej ty, nie masz dokąd uciec. Gadaj co wiesz. Przybytnicy mają grotę na południowy wschód stąd. Zbierają tam wszystkie towary i często przysiadują większą grupą. Łatwo tam nie wyjdziecie. Wstawili wielkie dębowe drzwi, żeby nikt tam nie mieszkował. Kiedyś ich śledziłem, bo chciałem do nich dołączyć, ale mnie wyśmiali. Nic więcej nie wiem. Nie zrobiłem nic złego. Proszę, nie róbcie mi krzywdy. Pamiętam, że były takie faktycznie drzwi w jakiejś jaskini. Naprawdę zależy ci na dorwaniu tych przemytników. Lorenzo musi wam naprawdę nieźle za to płacić, co? Próbuję odszukać mojego porwanego brata. Porwanie? To raczej nie jest robota nikogo z naszych. Za dużo z tym pracy. A gdyby kupiec zmienił zdanie, to ciężko komuś innemu opchnąć taki towar. Chociaż jedna rzecz przychodzi mi do głowy. Jakiś czas temu siedziałem w karczmie Helgi z Finbarem i opijaliśmy udaną dostawę. Jak to zazwyczaj bywa, gdy tylko pojawiło się sporo alkoholu na stole, to zaszło się więcej ludzi. Dosiadł się do nas nasz stary znajomy Willem z kilkoma swoimi znajomymi. Gdy mieliśmy już wrócić na dół po kolejną kolejkę, podszedł do nas jakiś wielki typ. Mówię ci, facet był wielki jak góra. Nagle zrobiło się cicho, a on tylko kiwnął na jednego z kolegów Willema. Ten dopił swój rum i razem wyszli z karczmy. Próbowaliśmy jeszcze pytać Willema o to, kto to jest i o co chodziło, ale niezbyt chciał cokolwiek o tym mówić. Rzucił tylko tekstem, że ten jego kumpel zajmuje się znikaniem ludzi i zna wyspę jak nikt inny. Później już o to nie dopytywałem, bo to w sumie nie mój interes i wolałem przypadkiem nie urazić kogoś, kto wygląda jak troll z toporem. Może Willem mógłby powiedzieć ci coś więcej. Mieszka i pracuje na farmie Bermara. Potraktuj te informacje jako prezent z okazji naszej udanej współpracy. Wracając do naszej umowy... Ale teraz pytanie, czy chcemy się go pozbyć? Mieliśmy rozbić całą szajkę przemytników. Dobra, może faktycznie... Chociaż... Ostatnio... Powiedzieli, żebym traktował zadania dosłownie, że no nie wykonałem tego tak, jak powinienem wykonać. A co mi tam? Tutaj zakończymy naszą współpracę. Co? Oszalałeś? Nie tak się umawialiśmy. Lepiej trudno nie przychodzić. Bywa. Dobra decyzja. Jestem pewny, że ta gnida prędzej czy później by nas zdradziła. Tym razem... Trzeba do tego podejść na spokojnie. Dość już przelaliśmy dzisiaj krwi. Sprawdzimy, kto tam jest, będziemy obserwować sytuację, a dopiero później uderzymy. Słyszałem, że udało ci się zdobyć jakieś informacje na temat twojego brata. Jeśli chcesz, to możemy się rozdzielić. Sprawdzę to miejsce, a ty w tym czasie zdasz raport Lorenzo i zajmiesz się już swoimi poszukiwaniami. Ostatnim razem rozdzielanie się nie wyszło nam na dobre. Masz rację.
Może bezpieczniej będzie pójść tam razem. No zdecydowanie. Dobra, weźmiemy sobie oczywiście od niego krótki miecz i wszystko. Wiecie, on był niebezpieczny. Niebezpieczny pod tym kątem, że za dużo wiedział. A faktycznie, ciebie nie będę zostawiać, bo przede wszystkim zaraz się wpakujesz w kłopoty, zaraz pójdziesz do tej jaskini, w łeb dostaniesz, twoją głowę znajdę gdzieś na tyczce wesołego goblina i to jeszcze czarnego. Więc no, idziesz ze mną, jestem twoim babysitting jestem twoim. To było wyjście? Czy to jest ta grota? Wygląda na to, że ten rybak mówił prawdę. Kto by pomyślał, że mają swoją kryjówkę tak blisko miasta? Zostanę tutaj i rozejrzę się jeszcze trochę. Wróć do miasta i powiedz o wszystkim Lorenzo. A, dobra, to już rozumiem, o co chodziło. Okej. Czyli faktycznie mogłem wrócić do Lorenzo, bo gdyby tu były potwory, które wcześniej nie zabiłem, no to nie wiadomo, czy on by sobie z nimi poradził. A z drugiej strony, z kolei, gdzieś tu niedaleko, chyba na szczycie, była, moi drodzy, runa teleportacyjna. Ją sobie użyjemy. Albo, przepraszam bardzo, można szybciej. Zabierz mnie do... Ej, ty. Zabierz... Możemy się jeszcze udać do farmy Bermara. Tam z Willem pogadamy. Czekaj, a tam nie było krabów? Żadnych krabów? Wszystkie wybiłem niestety. Nawet pamiętam, że z tej strony biegł na mnie jeszcze jeden czampełzacz, czy krab właśnie. Dobra, jak ty się nazywasz? Bardzo lubię to miejsce. Nie wiem, ta farma Bermara jest naprawdę taka swojska, spoko. Blisko morza. Super wymyślone. Tam są lasy gęste. Joris, Hot. A, gdzie jest William? Willem. Hej. Jak leci? Topielce wyłażą na brzeg w coraz większych liczbach i stale trzeba je odganiać od młyna. Te cholery muszą mieć gdzieś swoje legowisko. Tylko gdzie? Chyba, że wtedy gra już nas wtedy, słuchajcie, przyzwyczaiła do tego, że no tutaj jednak nie będzie... Zresztą tutaj już byliśmy, że już rozmawialiśmy z nim. No to co, może opitolimy w takim razie samego szefa, Bermara. Skórzany mieszek, ogniste ziele, mam dużo tych skórzanych mieszków, jeszcze trzeba te wszystkie pootwierać. Jeszcze jego syna może okradniemy? A już nie walisz młotkiem. Dobrze. Trzeba siedzieć jak uczuł. A w międzyczasie właśnie otworzymy je. I grube ryby jeszcze by trzeba było otworzyć. Kto to opowiada takie rzeczy? Stryga. Nie mogę zajmować się wszystkimi. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Strasznie bardzo, znaczy powiem tak, obżarte tym złotem te ryby. Nie jest to nas też problem, że jesteśmy na farmie, bo skorzystamy z usług gońca. Hej, zabierz mnie. Gildia, kopalnia gildii nie. Miasto Araxos, ale mnie by interesowało. Chyba będzie przy naszym, o właśnie, od gildii kupiecko. No ale... Zdecydowanie nam to przysporzy, w zasadzie pozwoli zachować czas. To przecież oczywiste. A muszę się cofnąć do Silbach. O, przy okazji, pogadamy z tobą, Garros. Przy
przyszedłem po zlecenie. A co to? Świeżaczek chce pokazać, że do czegoś się nadaje. Dobrze, mam coś dla ciebie. Kiedy moi tropiciele wykonują zadania w terenie, zdarza im się zbierać mnóstwo przeróżnych roślin. Większość po prostu sprzedajemy alchemikom. Coś tu jest, nawet nie będę musiał wychodzić za mury. Potrzebujemy jednak stałych dostaw mikstur, czy to leczniczych, czy jakoś zwiększających umiejętności chłopaków. Właśnie dlatego chcemy nawiązać współpracę z Ramchą. Nikt w mieście nie robi lepszych wywarów od niej. Rozmawialiśmy z nią w tej sprawie i stwierdziła, że zgodzi się podpisać kontrakt, ale musimy jej pomóc w jakiejś eskapadzie. No to na pewno nie będzie prosta eskapada, bo zazwyczaj nie jest tak, że przynieś mi 5 roślin tego rodzaju. Na pewno będę musiał ją eskortować. Co to za eskapada? Nie wiem. Musisz ją zapytać. Biorąc pod uwagę jej fach i to, jak się wyrażała, będziesz musiał wyjść gdzieś poza miasto. Ta pomoc to jedyny warunek? Jedyny, o jakim do tej pory mówiła. Mam nadzieję, że nie wymyśli czegoś nowego, bo nikogo przecież nie będziemy błagać o współpracę. Na wszelki wypadek wykonuj jej polecenia tak, żeby nie miała wątpliwości co do jakości naszych usług. A jak coś się jej stanie? Lepiej, żeby tak nie było. A jeśli już, to nie z twojej winy. Araxos musi mieć czyste ręce. To już wszystko. Lepiej nie każmy jej czekać na samym początku współpracy. Idź i pokaż, do czego zdolna jest gildia. Na pewno sobie tam pójdziemy. Tylko w pierwszej kolejności odwiedzimy Lorenzo. Ile mam złotka? Prawie 1100. Jeszcze jeden 1000 i będę mógł sobie kupić ten amulet. Z 7 zręczności. Ej, ty! Jeszcze nie doszły do mnie wieści odnośnie waszej aktywności w porcie. A to może znaczyć dwie rzeczy. Albo się obijałeś, albo naprawdę wziąłeś sobie do serca moje słowa. To jak? Udało ci się cokolwiek ustalić z Karamonem? Znaleźliśmy magazyn przemytników w mieście. Niech zgadnę, te szczury ukrywały coś w slumsach. Tak, ich magazyn znajdował się przy wejściu od strony doków. Jak ma się rozumieć, wszyscy jego dotychczasowi bywalcy nie będą nam przeszkadzać w konfiskacie pozostawionych tam towarów. Zgodnie z rozkazami. Wyśmienicie, natychmiast tam kogoś wyślę. Odkryliśmy kryjówkę przemytników na bursztynowym wybrzeżu. Mogłem się domyślić, że mają jakąś bazę przeszutową w pobliżu. Wszystkie duże statki zostały zarekwirowane. 2000 sztuk złota. Robią wiele kursów małymi łodziami. Ustaliliście coś więcej na temat tej kryjówki? Póki co nie. Karamon został na warcie i przygląda się temu miejscu. Dobrze. Skieruję tam jednego z moich łowców, by go zastąpił. Czy to już wszystkie informacje, jakie udało ci się pozyskać? Tak. Podsumujmy. Udało wam się jedynie rozbić niewielką grupkę przemytników pracującą w samym mieście, jednocześnie alarmując pozostałych, którzy mogą być rozsiani po całej wyspie. Jednocześnie przemytnicy dalej posiadają własną bazę wypadową w pobliżu miasta, a póki nie wiemy o reszcie ich organizacji, to nie możemy sobie pozwolić na atak. Mógłbym tutaj ponarzekać, że nie udało wam się pozbyć ich wszystkich, ale jestem realistą. Wysyłając was na poszukiwania, nie liczyłem na wiele więcej niż jakiś niewielki trop czy poszlakę. Dobra robota, Marvin. To właśnie takimi małymi sukcesami wygrywa się wojny i dochodzi się do fortuny. Oto twoja nagroda. Dziękuję. Podczas śledztwa słyszałem o facecie zajmującym się znikaniem ludzi. Podobno zna go niejaki Willem. Niestety niewiele mogę ci pomóc w tej kwestii. Nie słyszałem nic o żadnym mężczyźnie od znikania ludzi. Nie miałem przyjemności widzieć się z Willemem od dłuższego czasu. Ale z tego, co mi wiadomo, pracuje aktualnie na farmie Bermara. Może od niego uda ci się dowiedzieć czegoś więcej. Wydaje mi się, że dopiero teraz Willemowi odblokuje się opcja dialogowa. Wspominałeś coś o łowcach, którzy pomogą w poszukiwaniach mojego brata. Pamiętam o tej obietnicy. Mógłbyś wypełnić dla mnie ten kwestionariusz? Są tam podstawowe informacje o poszukiwanej osobie, takie jak wiek, wzrost i wygląd. Bez tego równie dobrze moglibyśmy stanąć na murach i po prostu go wołać. Doskonale.
Przekażę go Garrosowi i jego chłopcom. No i okej. 2000 zarobiliśmy, czyli no, ładna nagroda. Plus 200 sztuk złota, też ładna nagroda. Mamy trochę sprzętu, który można opchnąć i możemy to zrobić w zasadzie temu panu. Griff, bo ty zajmujesz się handlem. Pokaż mi. Tego też tyle zostaje. Zakrzywiony sprzedajemy. Krótki miecz, szeroki miecz, lekkie topory, kilo zostaje, topór drwala, jeden tylko sobie zostawimy, to sprzedajemy. Pałki sprzedajemy, lagi zostają, zbutwiała kusze treningowe sprzedajemy. Krótki łuk, bełty zostają, ale mamy całą masę jeszcze tutaj fantów, które można by opchnąć. Amulet starego awanturnika, słuchajcie, to mogę sprzedać od razu. Pierścień odwagi, siła zręczność. Sprzedajemy. Mamy lepsze. Tak, nie wiem, czy tam... Pas ognistego biegacza też sprzedajemy, bo tu mamy ochronę przed magią generalnie. No i teraz po kolei. Nasiona niebieskiego bzu możemy sprzedać. Pazury niech zostaną. Łupka żelaza sprzedajemy. Róg smoczego zębacza. Niech zostanie, bo to może być cenne jako chociażby coś do wyrobu bardzo dobrego łuku. Koło mogę sprzedać. Iła. Duża bryłka srebra. Duże bryłka wykorzystywane do tworzenia wyposażenia. Zostaje. Srebrne puchary. Talerz to sobie opchniemy. Rozdrabniacz. Kręt tytoniu. No i pięknie. 1700 w skarbcu. Czyli co? Na chwilkę się zatrzymamy z Lorenzo. Chociaż jak ten quest został popchnięty dalej? Pojawia się i znika. W końcu udało mi się zdobyć jakiś sensowny trop Pablo. Wspomniał o wielkim facecie zajmującym się... trop. Pablo wspomniał o wielkim facecie. Do Willema musimy się udać. Dobra. Współpraca z Rachmą. Tym się zajmiemy teraz, moi drodzy. Że Rachma może otworzyć nam drogę do... chyba jednego z najlepszych nauczycieli. Pytanie za 100 punktów. Gdzie Rachma ma swoją siedzibę? Też w okolicach chyba dzielnicy portowej. Tak mi się wydaje, ale... No, przejdźmy może tą stroną bardziej. Nic się w tej sprawie nie zmieni. Nadal mam ten zacież na ryju, jak w to gram. Ponieważ cały czas mam wrażenie, że no odkrywam tą grę na pierwszy raz, takie wiecie, rozdziewiczanie w zasadzie tej Gothica. Coś, co niezwykle mi brakuje, no, chociażby przy ogrywaniu już pierwszej części, drugiej części, którą znam na wylot tak naprawdę. Znam większość questów i nie ma już tego zaskoczenia, nie ma tego piękna. Te Gothiki są najfajniejsze w momencie, kiedy się pierwszy raz do nich siada. A wydaje mi się, że to było zaraz, czekajcie, tam gdzie jest po lewej stronie od... Dobra, zielarka jest... chyba tam, gdzie ten kwiat. Na północ od nas. Nie ma tego totalnego zaskoczenia. A, może to jest tu? A, tu jest! Dobra. Atha, musimy z Rachmą pogadać. Niesamowitej magii, jaką ta gra po prostu skrywa. Gdzieś pierwsza z nią obcuje. Przyszedłem w imieniu Araxos. Tak? Świetnie! Bałam się, że będę musiała czekać, aż osiwieje. Gotowy do drogi? Najpierw wolałbym się dowiedzieć, o co konkretnie chodzi. Wtedy będę gotowy. Ostatnio przeczytałam o pewnej rzadkiej roślinie, która ma ciekawe właściwości chroniące przed działaniem magii. Chcę ją znaleźć. Wiesz, gdzie może się znajdować? Mam podejrzenia. Dogadałam się z miejskim trulikiem, że zbada dla mnie pewien teren. Spotkam się z nim pod waszą kopalnią i tam mi odpowie, czy warto go dokładnie sprawdzić. Mam cię odprowadzić do kopalni? Nie, droga tam jest raczej bezpieczna.
Bardziej przydasz się na miejscu i tam dopowiem ci resztę. Zabiorę tylko swoje rzeczy i wyruszam. No dobra. Czyli mamy się spotkać z nią pod kopalnią, dobrze zrozumiałem? Potrzebuję mojej pomocy podczas szukania jakiejś rośliny. Mam się spotkać z nią oraz miejskim cyrulikiem pod kopalnią Araxos. Dobrze. Nie ma sprawy, możemy tak to zrobić. Najszybszą drogą do kopalni będzie oczywiście skorzystanie z gońca. Pierwszy koniec, którego w zasadzie spotykamy na swojej drodze, korzystam z jego usług i od razu tam lecimy. Ci ludzie Volkera mnie jeszcze nurtują troszeczkę. Czy można, powiedzmy, dostać się do samego Volkera? O! I mamy też dobry moment. Chociaż może niekoniecznie to jest dobry moment, bo z Silbach się już... Chociaż nie, dałoby radę, bo z Silbach się możemy wydostać teleportem. Ale już nie dostaniemy się z powrotem. Jeszcze raz do gildii gdzieś tam biegać. Dobra, trochę naokoło poszedłem. Bo zależałoby mi na okradzeniu tam większości osób, z którymi mogę pogadać. Przynajmniej tych z trudnymi wyzwaniem, a i najtrudniejszym. Spróbujmy, słuchajcie, wioska Silba, później wrócimy... Wioski, ale rzeczywiście. Później wrócimy sobie teleportem tutaj i znowu użyjemy gońca. No i świetnie, Timo. Nie mogę cię okraść. Też nie. Znaczy, tych już... Część już pookradałem. Ej, ty. Nie. Bastian tak samo. Nie widzisz, że coś robię? Spadaj! O, dziękuję ci za tą czułość. Marta, o, Marta była. Właśnie ona miała zajebiste umiejętności spostrzegawcze. Obfity gulasz Marty i zębate ziele. No proszę, w ten sposób można było się do tego dobrać. Ej, tylko, ty. Że z kolei, już trochę na późnym etapie gry. Obfity gulasz Marty, właśnie. Czy to ma jakieś specjalne właściwości? Jest ten gulasz. Premia do siły plus 3, moi drodzy. Odnowienie punktów trafień 201-210. Piękna rzecz, ale ja ją spożytkuję od razu, żeby tą siłę podnieść natychmiast. I dlatego rozwój tego kieszonkostwa uważam, że był bardzo dobrym pomysłem. Gazem, nie. Jeszcze jest taka godzina, że możemy śmiało chodzić za dnia. Rick? Rick jest pijokiem, więc jego to nie będzie ciężko obdarować. Okraj, znaczy się obdarować. Paulus? Hej. Też nie. Chociaż z drugiej strony można by się, słuchajcie, spróbować przespać, ponieważ będzie tu wtedy ten strażnik. A strażnika też bym chciał sobie okraść. Bo to też chyba graniczyło z cudem, albo będzie bardzo trudne. Czy mnie osobiście nie przeszkadza, że tak naprawdę nie ma tutaj żadnej minigry, to jest po prostu kliknięcie, nie ma żadnego badania statystycznego. Muszę w końcu zagrać w też i przygotujcie się, że prawdopodobnie kolejnym RPG-iem, dużym RPG-iem, który wleci na kanał zaraz po Skyrimie, będzie albo kontynuacja Neverwintera, czyli dodatek do Neverwintera, albo będzie Baldur's Gate, dodatek do Baldur's Gate'a jedynki. A, stoi, świetnie. Szaszłyk, który jest ścierwojada i dyni. To daje 100 punktów zdrowia. Uwe. Ej, ty. Nie ma tak. Czas nam. Hej. No i z takich, powiedzmy, istotnych osób zostaje nam jeszcze chyba starsze wioski. I to by było na tyle. A, i Mak oczywiście. No i żona starszego wioski, to też. Żona jest na górze. Jest taka strasznie zblazowana pani. Zacznijmy od Maga.
Hej. Już nie masz? Nic? Serio? Filce! Pożałuję. Nie to chciałem. Nie waż się nigdy więcej mnie atakować. Przepraszam. Nie chciałem. Hej, nie szukasz przypadkiem pracy? O, tak. Tak. Znaczy się, tak, nie szukasz pracy, czy nie szukasz pracy? Mózg mi się przegrzał. Nie. Najpierw mówisz tak, a teraz nie. Nie jestem pewny, czy chcesz, czy nie chcesz. Tak. Co? To ja już nic nie rozumiem. Zapytam kogoś innego. Kurwa. Wyciągnij broń, mogłem to wybrać. To było chyba związane z jakimś kabaretem? Taką grą słów? Gdybyś wdał się w bójkę z którymś z twoich towarzyszy, ruszyłeś któregoś z nas, musisz wysupłać. Ile? 50. Kuźwa! Chcesz? Mądry chłop. Ja go chroniłem przed wilkami, durniu. Srebrny pierścień, jabłka w cieście, 16 sztuk złota. Proszę bardzo, dzięki temu straciłeś. Noż nie skomentuje, idioty. Nikt nie docenia dzisiejszych starań. Jill. Ej, ty. Mam wszystko, czego potrzebuję. O! To możemy jej sporo. Masz. Zapomniałem przecież, że ona skupuje te potrawy, które mamy. Już nawet nie będę testować, które sprzedaliśmy, a które nie, bo to za duża robota, ale... pieniążki zabrzęczały. Gdzie jest jego żona? Pewnie znowu siedzi i popija wino na balkonie. Albo w fotelu tutaj gnije. Czy kobieta nie przemęcza? Nie no, poważnie? Słuchaj, żona ci wcięło. Nie wiem, czy wiesz. A, tu jesteś. Jestem zajęta. Jesteś wiecznie zajęta. Czyli z tobą niewiele można zrobić. Okej, okay, wydaje mi się, że w tym miejscu poza można jeszcze okraść strażników. Ale tu mógłbym jeszcze sobie kupić... Powiem tak, czy wolę kupić kluski, czy wolę kupić medalion? Bo stać mi w zasadzie na to i na to praktycznie. Czy ty miałeś coś jeszcze ciekawego, Ezekiel? Powinieneś mi za pół centa oddać. O tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem. Ten pierścień to jest wart 18 i mamy 2000 sztuk złota. Bosko. Może zostanę trochę bez pieniędzy, żebym to wszystko opchnął. No i on ma tutaj te kluski. Kluski z goblinimi jagodami, czyli... Na 1500 sztuk złota możemy sobie podnieść... Zręczność o 3. Amulet dawał... 7. Nasz amulet obecny... Muszę przejść, co mi się bardziej opłaca po prostu aktualnie. Nasz amulet obecny daje tylko maksymalne punkty trafienia, czyli miałbym 7... Oj, już wiem, co się bardziej opłaca. Dobra, kupujemy amulet. No co? Może nawet teraz bym się przyleciał kupić tą rzecz. Bo w sumie tak ciułałem te pieniądze, ciułałem i właśnie na to chciałem ciułać. Tam były jeszcze jakieś inne pierścienie, tylko wszystkie nasze pierścienie dają już zręczność. Muszę sobie później je porównać. Wybierz lokację, kapliczka Inosa w mieście. Silbach. Myślałem, że... Moglibym się jeszcze teleportować do... Nie tędy. Mógłbym się jeszcze teleportować do... Kaplicy Adanosa, ale tam jakoś...
Nie wiem, nie pokazuje mi tej lokacji na mapie. My też więcej takich potraw, które zwiększają statystyki, mieli z kolei w dokach. No paradoksalnie było sporo tych sprzedawców z najlepszymi rzeczami. Jak załatwimy to, skończymy odcinek. W następnym odcinku przywitam się z wami już mniej więcej przy... Żeby to było sprawnie nazwane kopalni Araxos. Jeszcze zobaczmy, czy ona się obraziła na nas. Bo wiecie, może nas nie wykryła. O, nie wykryła nas. I teraz możemy ją okraść. Pokaż swoje towary. To jest to. Dobra. Premia do siły 7, amulet za Araxos. Zręczność 5. Amulet krzepy. Amulet południowca, to właśnie. Ochrona przed ogniem od razu 10. Premia do walki bronią dwuręczną 5. A tutaj mamy premia do walki kuszą. No to zupełnie mnie to nie interesuje. Więc ten amulet byłby dla mnie najlepszy. Amulet południowca. Szkoda tylko, że ja nie szkoliłem się w broń dwuręcznej, ale to da się nadrobić. Pierścień życia. Zręczność 3. Tak, kupimy na pewno amulet południowca. Wydam na to wszystkie swoje pieniądze. Założymy go. Mamy 85 zręczności i broń dwuręczna na poziomie 15. Dobrze. Teraz moje pierścienie dają mi premię do zręczności 3 i premię do zręczności 3. Bo my mamy teraz dwie pierścień południowca. Czekajcie. No to moment, to 7. Za każdy następny pierścień i amulet południowca plus premię do walki bronią dwuręczną 5. Aha, dobra, czyli jeżeli ja to zdejmę, to nie mam teraz bonusu, ale jeżeli założyłbym jeszcze jeden pierścień południowca, to wtedy będę miał jeszcze plus 5 do walki bronią dwuręczną, co łącznie da 10. Fajna premia. Pierścień zdolności, zręczność. Czy masz jeszcze jakieś fajne pierścienie na przykład? Pokaż mi. Pierścień potęgi. Mogę sobie podnieść jeszcze o jeden. Siła, zręczność. Punkty trafień. Pierścień myrtańczyka. No to mnie nie interesuje. Chociaż zdecydowanie mógłby to być dla nas chyba jeden z najlepszych pierścieni. Daję premię do walki łukami, ale to musiałbym mieć sprzęt myrtańczyka. Poza tym walka bronią dwuręczną też nie jest złym pomysłem, bo ja później się będę może chciał przestawić na tą walkę bronią dwuręczną, bo ja się nie szkoliłem wyżej w broni jednoręcznej. To może łatwo nadrobić. Pierścień południowca. Masz jeszcze jeden pierścień południowca. Czy ja mogę założyć dwa takie same pierścienie? Chyba mogę. Wtedy miałbym komplet. No właśnie. Miałbym dwa pierścienie południowca. Pełen zestaw. To ci mogę sprzedać. W takim razie amulety, słuchajcie, sprzedamy, żebyśmy nie byli tak, że jesteśmy na zero ze złotem. Może od razu kupimy ten pierścień południowca? Bo teraz byśmy mogli tak, pozbierać jeszcze, bądź pani tutaj jeszcze około 6 zręczności w potrawach. Wiem, że ty chyba masz nawet kluski, lub ktoś tutaj ma kluski z goblinich jagód. Mamy bardzo dużo goblinich jagód swoich. Moglibyśmy się jeszcze wyuczyć. Mamy 20 punktów z nauki, których nie rozdałem. A nie wiem, czy na tą alchemię nie powinienem się przygotować. No i można by w sumie rozwinąć się w broni dwuręcznej, jeżeli kupimy ten pierścień. Dostalibyśmy ładny bonus, 30 od razu punktów, czyli bylibyśmy na tym samym poziomie, co broń jednoręczna.
Okej, okay, dobra. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trochę tutaj gdybania, dywagacji, ale myślę, że się to opłaci później. Więc do, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostać łapkę, komentarz, zapraszam do Patrona i tej zapraszam do Instant Gaming. Koniec, oficjalnego... Marvin? Zgadza się. O co chodzi? Zdaje się, że masz jakąś sprawę do obgadania z Lorenzo. Okej. Okay. Chyba popchnął coś związanego z moim bratem. Dobrze. No to co, możemy jeszcze zajrzeć do Lorenzo w następnym odcinku, ale dzięki serdecznie za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do Patronite'a i zapraszam do Instant Gaming, oficjalnego sponsora naszego kanału. Hej, papa! Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.